rozpoczął się pierwszy etap modernizacji śródmiejskich ulic przebiegających w okolicy powstającej drugiej linii metra. Na skrzyżowaniu Tamki i Kopernika oraz Świętokrzyskiej i Kopernika powstaną ronda. Przy okazji zbudowane zostaną nowe chodniki, wytyczone ścieżki rowerowe. Nowe będzie również oświetlenie ulic i przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Gdzieś w hotelowym korytarzu. Trzecie miejsce na ósmym już Jest Festiwalu zdobył Krzysztof Sałapa. Jest Festiwal to ogólnopolski konkurs wokalny integrujący środowiska artystów sprawnych i niepełnosprawnych. W tym roku przewodnią myślą muzyczną była twórczość Seweryna Krajewskiego. Grand Prix zdobył Piotr Zubek. Gala finałowa odbywała się w Bemowskim Amfiteatrze. A w Domu Kultury Zacisze otwarta niedziela artystyczna, czyli wiele zabawy połączonej z szeroką prezentacją działań i propozycji Zacisza na nowy rok szkolny. Dzieci uczestniczyły w zajęciach i warsztatach, a rodzice mogli spokojnie porozmawiać z instruktorami i bliżej poznać ofertę Domu Kultury. Obok wszelakich zajęć plastycznych były gry strategiczne, modelarstwo i garncarstwo. Na zajęcia sportowe już nie zdążyliśmy. Działo się w Zaciszu. Na Agricoli Festiwal Kultury Koreańskiej. Koncerty i pokazy zgromadziły wielu widzów. Obok tradycyjnej muzyki powodzeniem cieszyły się techniki drukarskie czy słynne maski, które można było samemu pomalować, może nie zupełnie tradycyjnie. Przymierzano stroje i oczywiście próbowano wielu koreańskich przysmaków. Spotkanie z tą bogatą kulturą było bardzo atrakcyjne. To były czwarte Mistrzostwa Polski w bike polo na twardej nawierzchni. O tytuł mistrzowski drużyny zmagały się w Osirze na Ochocie. Na boisku 6 zawodników, po 3 w drużynie. Gra się specjalnym kijem, uderzając w piłkę jak do hokeja ulicznego. Trzeba piłką trafić do bramki. I to wszystko na rowerze. Rodowód tej gry sięga końca XIX wieku, ale ostatnio znów cieszy się rosnącą popularnością. W mistrzostwach wystartowało 14 drużyn. Zwyciężyli The Birdless z Krakowa przed Apollo 3 z Warszawy. www.um.warszawa.pl